Witam Was w kolejnym odcinku programu Gra się. Jak zawsze przygotowaliśmy newsy, zapowiedzi i recenzje ze świata gier. Będzie też dział retro. Zaczynamy! Twórcy fatalnie przyjętego Quantum Error nie zatrzymują się i już jutro udostępnią swoje kolejne dzieło Sun and Bone. Choć Quantum Error zostało okrzyknięte najgorszą grą ekskluzywną na PS5, to twórcy i tak mogli świętować. Koszty produkcji bardzo szybko się zwróciły, a my otrzymaliśmy zapowiedź kolejnej gry. Sun and Bone to pierwszoosobowa strzelanka z dinozaurami. Wcielamy się w niejakiego Sama Jaja, a naszym zadaniem jest ucieczka ze świata opanowanego przez prehistoryczne stworzenia. Gra właśnie się ukazała na PlayStation 5 i komputery. This is an announcement from the Star Miner Corporation. Seize this opportunity to join our mining team in search of the greatest riches that deep space has to offer. Kosmiczne górnictwo? Tego chyba jeszcze nie było. Paradox Interactive postanowił podzielić się z nami kolejnym zwiastunem Star Miner, gry, która podejmuje temat kosmicznego górnictwa. Okazuje się, że zabawę w Star Miner będzie można rozpocząć jeszcze w tym roku. Już w najbliższych miesiącach ma się rozpocząć faza wczesnego dostępu do Star Miner, o czym przypomina najnowszy zwiastun gry. W Star Miner zbudujemy swoją flotę górniczą, która pozyskiwać będzie z przestrzeni kosmicznej cenne surowce, tak by sprzedać je później z zyskiem. Nie zabraknie w takiej działalności zagrożeń. Na nasze statki czyhać będą piraci, więc trzeba dbać o odpowiednią bojową obstawę w tej strategii. Join up today. The universe awaits. Star Miner. Wishlist now. Teraz o małej, niezależnej grze, która podbija Xbox Pass. Core Keeper od maleńkiego zespołu Pack Storm zaskoczyło naprawdę mnóstwo osób swoimi ogromnymi wynikami i doskonałymi ocenami od graczy. To największa premiera tego tygodnia z blisko 50 tysiącami graczy na serwerach i średnią ocen z ostatnich 30 dni na poziomie 90-91%. Dla takiego zespołu to na pewno ogromny sukces. Kopalniana przygoda może przyciągnąć nawet 8 graczy w jednej sesji kooperacyjnej, więc nic w tym dziwnego, że tyle osób rzuciło się na Core Keeper. Na konsolach PlayStation zadebiutuje niebawem znana polska produkcja. Chodzi mianowicie o Wingspan, czyli tak zwane Na skrzydłach od polskiego Monster Couch, czyli naprawdę rewelacyjnie zaadaptowanej na cyfrowe realia gry planszowej o tym samym tytule. Po udanych debiutach na PC, Nintendo Switch, urządzeniach mobilnych i Xboxach One oraz XS przyszła pora na podbój PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Tytuł wyląduje na nowej platformie już 11 listopada w wersji podstawowej, a następnie trafią do sprzedaży także dodatki. Będzie także wersja pudełkowa. I'm going to give this my all. You ready? Then I don't need to hold back. Soul versus Kai. Let's rock. Nie zapominamy o posiadaczach Switcha. Na to urządzenie zmierza znakomita bijatyka znana z innych systemów. Arc System Works ogłosiło, że 28 stycznia przyszłego roku na Nintendo Switch zadebiutuje Guilty Gear Strive.
to najlepiej oceniana, 87 punktów na Metacritic i najlepiej sprzedająca się odsłona dwuwymiarowych bijatyk w 26-letniej historii marki. To 2,5 miliona sprzedanych egzemplarzy. Co ciekawe, na podstawie serii powstaje serial anime, który ma zadebiutować w przyszłym roku. So begins at long last my world peace experiment. Can we just kill him together? Are you ready? We made it. Somehow. Oh, come on. I thought you were one of them. Huh? Jedną z najgłośniejszych premier ostatnich dni jest gra Star Wars Outlaws. Sprawdźmy zatem, czy to hit, czy nie wypał. Jakiś czas temu prawa do tworzenia gier Star Wars uzyskał Ubisoft. Akcja recenzowanego Star Wars Outlaws została osadzona pomiędzy Gwiezdne Wojny część 5 Imperium kontratakuje, a Gwiezdne Wojny część 6 Powrót Jedi, ale twórcy nie zdecydowali się wrzucić graczy w buty kolejnego obdarzonego mocami i walczącego o przetrwanie Jedi. Zainteresowani pokierują Kay Vess, która nie otrzymała wieloletniego wsparcia swojego mistrza, nie włada żadnymi ponadprzeciętnymi zdolnościami, a już jako młoda dziewczynka biegała po mieście i kradła świecidełka. Postać stworzona przez Ubisoft niczym Danny Ocean z kultowej serii Ocean's Eleven buduje swój zespół do zadań specjalnych, by to właśnie za ich sprawą móc zrealizować niebezpieczną misję. W ostateczności już po kilku pierwszych godzinach łatwo dostrzec budowę historii Star Wars Outlaws, ponieważ naszym zadaniem jest zebranie zespołu, a następnie wykorzystanie wszystkich zdolności ekipy, by zgarnąć fortunę. Fabuła jest bardzo dopracowana, zmiany akcji są na porządku dziennym, a źli okazują się dobrymi i odwrotnie. Historię ze Star Wars Outlaws poznacie bez problemów około 16-18 godzin, ale to oczywiście sam początek atrakcji przygotowanych przez Ubisoft. Klasycznie przed wyruszeniem na ostatnią dość rozbudowaną misję otrzymujemy ostrzeżenie, że w najbliższym czasie nie będziemy mogli swobodnie przemieszczać się po galaktyce, jednak po zakończeniu głównego wątku biegamy po świecie i wykonujemy kolejne dodatkowe zadania, a tych jest naprawdę sporo. Gameplay w Star Wars Outlaws to naprawdę Uncharted w świecie Gwiezdnych Wojen. Bohaterka ma okazję sięgać po broń, by za sprawą blastera eliminować kolejnych wrogów, a systematycznie podczas misji mamy okazję wspinać się, skakać po kolejnych ścianach, wykorzystujemy linę do wskakiwania na niedostępne miejsca lub rozwiązujemy proste zagadki terenowe. Sam wygląd gry niestety pozostawia wiele do życzenia. To nie jest grafika next gen, szczególnie na dużych, otwartych terenach. Ogólnie jednak wynik jest pozytywny, szczególnie fani Star Wars będą bawić się świetnie. Trailblazer! Coming at us!
Dzisiaj o grze, która swego czasu stała się przełomem w gatunku platformówek 2D. Mowa o Disney's Aladdin. Aladdin jako jedna z pierwszych gier skorzystał z techniki zwanej Digicel, która sprawiała, że postacie wyglądały, jakby zostały wyciągnięte z kreskówek Disneya. Gra prezentowała się w związku z tym o niebo lepiej od większości platformówek dostępnych w tym czasie na rynku. Gra nie wyróżniała się jednak tylko piękną grafiką. To była bardzo dopracowana i kompletna gra. Chyba najładniejsza wersja gry ukazała się na konsolę Sega Mega Drive. Gra ma charakter wybitnie zręcznościowy. Aladdin może skakać, eksterminować przeciwników z bliskiej odległości za pomocą szabli, a także rzucać zbierane tu i ówdzie jabłka, które posłużą do ataków z dystansu. Gracz będzie miał także okazję przelecieć się magicznym dywanem i spróbować szczęścia w licznych planszach bonusowych, w których pokieruje sympatyczną małpką Abu. Program podzielono na kilkanaście etapów, w których odkrywane są kolejne części fabuły. Po ukończeniu każdego z nich bierze się udział w loterii, która pozwoli wygrać dodatkowe życia, diamenty lub jabłka. Gra bawi i cieszy również dziś. I to wszystko w dzisiejszym programie Grasie. Dziękuję za uwagę, miłego grania i do zobaczenia za dwa tygodnie.